Wojskiego, pana wiceprezydenta Kołobrzegu Jerzego Wolskiego, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pana Marka Hoka, starostę Kołobrzeskiego Tomasza Tambarskiego, gospodarza konferencji prezesa Kotlicy Kołobrzeg pana Stanisława Kranowskiego, członka Rady Nadzorczej Andrzeja Rauflajsza, sztab trenerski Kotlicy, który reprezentuje trener Tomasz Mrożek oraz asystent trenera Paweł Bogdziewicz. Przekazuję głos panu prezesowi, gospodarzowi, pan Stanisław Kranowski. Dzień dobry, witam na konferencji prasowej Kotlicy Kołobrzeg z racji wizyty prezesa Polskiej Ligi Koszykówki. Na wstępie tyle, ja bym przekazał tutaj panu Jackowi, prezesowi głos. Później bym prosił pana prezydenta o też zabranie głosu w sprawie koszykówki naszego klubu. Dziękuję. Dzień dobry, szanowni państwo. Jest mi bardzo miło gościć w Kołobrzegu na zaproszenie klubu Kotwica. Byłem tutaj po raz ostatni przed ubiegłym sezonem, tym sezonem 2011-2012, na podpisaniu umowy kontraktowej z klubem. Mogę powiedzieć krótko, iż Polska Liga Koszykówki jest zadowolona z klubu Kotwica Kołobrzeg, biorąc pod uwagę ocenę ubiegłego sezonu, tego 2011-2012, w porównaniu do lat poprzednich. Klub zrobił zdecydowany postęp, jeżeli chodzi o sferę organizacyjną, jak i o sferę sportową. Dzięki temu, iż w klubie występowało dużo zawodników polskich, klub otrzymał z tego tytułu nagrody finansowe przewidziane ligą kontraktową. Cieszy nas fakt, iż młodzi zawodnicy mieli możliwość gry w pierwszym składzie Kotwicy. Zaprezentowali się bardzo przyzwoicie na parkietach ekstraklasy. Cieszy nas również fakt, iż od samego początku do końca zespół prowadził polski trener, polski sztab szkoleniowy, który nabrał dużego w naszym odczuciu doświadczenia po tym minionym sezonie. Cieszy nas również fakt, iż Kotwica generowała na meczach wyjazdowych dość duże ilości widzów. W przypadku Zielonej Góry było to ponad 4200 widzów, w przypadku ŁKS-u ponad 5000 widzów. To są dane, które napawają pewnym optymizmem. Biorąc pod uwagę ten miniony sezon, liga generalnie zrobiła skok, czy postęp, jeżeli chodzi o frekwencję widzów na trybunach. Ponad 3200 to była średnia tegorocznych playoffów. W czasie sezonu utrzymaliśmy, mimo większej zdecydowanie liczby spotkań w porównaniu do sezonu poprzedniego, taką samą, około 2000 średnio widzów na trybunach, gdzie wiadomo, w górnej szóstce zdecydowanie więcej kibiców przychodziło, w dolnej szóstce troszkę mniej. Mimo to ten poziom został wyrównany. O ponad 25% wzrosła liczba widzów oglądających mecze koszykarskie. Zdecydowanie bardzo dobrze oglądały się, takie mamy przynajmniej informacje z telewizji, mecze playoffów. Wreszcie była ta oglądalność taka, jaką chcielibyśmy, powiedzmy, kontynuować, czy utrzymywać, czy też poprawiać. Jesteśmy tym bardzo usatysfakcjonowani. Cieszy nas również to, iż w tym ubiegłym sezonie nie było jakichś wielkich skandali związanych z naszą ligą, z występami sportowymi. Arbiter dyscyplinarny, który po raz pierwszy pracuje, czy na podstawie regulaminu działa w Polskiej Lidze Koszykówki, również nie miał aż tyle pracy, na ile się spodziewaliśmy. Świadczy to o tym, iż zarówno zawodnicy, jak i kibice bardzo poważnie podchodzą do swoich obowiązków, nie dostarczają wielu problemów. Dzięki temu nasza dyscyplina jest przejrzysta, klarowna. Na tą dyscyplinę można przychodzić całymi rodzinami na zmagania i śledzić zmagania koszykarzy. To nas bardzo cieszy. Chcemy to po prostu kontynuować. Pierwszy rok ligi kontraktowej, ten, który minął, oceniamy bardzo pozytywnie. Założenia tej ligi są takie, aby pierwsze efekty przyszły po minimum dwóch, trzech latach działalności tego projektu. Już po pierwszym roku mamy pierwsze efekty. Dużo młodych polskich zawodników występujących w rozgrywkach ekstraklasy. Polscy trenerzy. Zdecydowanie poprawa, tak jak powiedziałem wcześniej, ilości widzów na trybunach. Poprawa, jeżeli chodzi o wartość medialną ligi. Po raz pierwszy robimy badania marketingowe, badania ekwiwalentu wartości reklamowej poszczególnych sponsorów, miast. I mogę powiedzieć, że przykładowo w państwa przypadku Kołobrzeg zyskał ponad 30 milionów złotych efektywności sponsoringowej, czyli de facto miasto musiałoby włożyć 30 milionów złotych, żeby uzyskać taką reklamę, jaką dostało poprzez drużynę Kotwica Kołobrzeg.
Sama marka kotwica to jest około 15 milionów złotych za ten sezon. To są już takie efekty, to są po prostu wymierne korzyści tego, iż zespół z Kołobrzegu uczestniczy w rozgrywkach Tauron Basket Ligi. Grał w tych rozgrywkach nie w górnej szóstce, chociaż niewiele brakowało, aby zakwalifikować się do playoffu. Występował w tej dolnej szóstce, mimo to takie wartości ekwiwalentu uzyskał, które są w ocenie ludzi badających, powiedzmy, rynek sponsoringu sportu, bardzo satysfakcjonujące, bardzo ekwiwalentne i korzystne dla tego, kto w ten sponsoring wchodzi. To tyle tytułem wstępu. Jeżeli będą w dalszej części pytania, oczywiście jestem do dyspozycji. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Pana Prezesa. Bardzo się cieszę, że możemy gościć dzisiaj Pana Prezesa w Kołobrzegu. Ja myślę, że jest to i czas, i miejsce na to, żeby starać się podsumować tą kolejkę Ekstraklasy, która już jest za nami. Myślę, że czas podsumowań finansowych będzie. Już w tej chwili pewne elementy, które są związane przede wszystkim i z finansowaniem, i z rozliczeniem, są na bieżąco robione. Natomiast chciałbym podziękować przede wszystkim sponsorom, przede wszystkim mieszkańcom, tym, którzy przychodzili na te mecze, z uwagi na to, że jest to element, który na stałe jest wkomponowany już w Kołobrzeg. Myślę tu o koszykówce naszej i to jest takie bardzo fajne, które pozwala na to, że ci mieszkańcy też w wolnych chwilach mogą przychodzić na mecze i je oglądać. Będzie na pewno dużo pytań do Pana Prezesa. Ja też będę uczestniczył żywo w tej dyskusji, która będzie się na pewno toczyć, i te spostrzeżenia, które mamy, związane przede wszystkim z tą pierwszą ligą kontraktową, która, o której Pan Prezes już mówił, rodzi wiele pytań, rodzi wiele jakichś takich informacji, które myślę, że tutaj na miejscu Pan Prezes nam udzieli. Bardzo proszę, Panie Pośle. Państwa, ja bardzo serdecznie dziękuję Panu Prezesowi za miłe i ciepłe słowa, jeżeli chodzi o nasz klub, o Kotwicę Kołobrzeg. Jak pamiętacie Państwo i Pan Prezes też, nasza drużyna w zeszłym roku rodziła się w wielkich bólach, ale warto było, opłaciło się nawet po to, żeby usłyszeć te miłe słowa, jeżeli chodzi o Kotwicę, o poziom sportowy, poziom organizacyjny, a również poziom marketingowy i ten wynik, który osiągnęliśmy. Gdyby to się jeszcze przełożyło, Panie Prezesie, na rzeczywisty budżet naszego klubu, to bylibyśmy naprawdę szczęśliwi, gdyby tak się stało. Ja również jestem dumny z tego, że przekonaliśmy chyba wszystkich mieszkańców Kołobrzegu do tego, że koszykówka jest pięknym sportem, bardzo potrzebnym w Kołobrzegu dla nas wszystkich. Dlatego też chciałem podziękować i samorządom, i samorządowi miasta i powiatu, że wzięły na siebie ciężar głównego finansowania tego klubu, bo no, żyjemy w takich ciężkich czasach, że znaleźć tutaj sponsora prywatnego jest bardzo trudno. Zabiegaliśmy przez wiele, wiele miesięcy. Myślę, że kiedyś nam się to wreszcie uda. Także bez pomocy i wsparcia naszych samorządów lokalnych, no i przede wszystkim mieszkańców, którzy wyrazili zgodę na to, żeby z budżetu naszego miasta można było finansować, to jest chyba nasze też jedno z większych osiągnięć. Nasza drużyna, jedna z najmłodszych chyba w lidze, jeżeli chodzi o wiek, i wynik sportowy bardzo dobry, daje nadzieję, że to, co powiedział Pan Prezes, ta liga kontraktowa trzyletnia spowoduje, że za rok czy też za dwa będziemy w zupełnie innej sytuacji. Postawiliśmy rzeczywiście na sztab szkoleniowy naszych krajowych, polskich trenerów, większość zawodników młodych też naszych, tym parę osób z Kołobrzegu. To dobrze rokuje na przyszłość. Ja się cieszę jako kibic, bo tutaj dzisiaj jestem jako kibic koszykówki, kibic sportowy, że mogę uczestniczyć w tych spotkaniach, tym bardziej, że miałem też okazję parokrotnie widzieć Kotwicę na wyjazdach poza Kołobrzegiem. Rzeczywiście oglądalność była bardzo wysoka i ocena generalnie naszego klubu, naszych wyników sportowych jest wysoka. Także z wielką satysfakcją przyjmowałem opinie kolegów czy parlamentarzystów na temat koszykówki kołobrzeskiej. I mamy się czym pochwalić. Myślę, że za rok, za dwa, jeżeli utrzymamy ten poziom, a uda nam się zwiększyć może finansowanie, będziemy piąć się w górę, bo tak jak powiedział Pan Prezes, bardzo blisko byliśmy playoffów, ale może to byłoby rzeczywiście trochę za wcześnie, bo trzeba trochę na to zapracować, ale myślę, jestem przekonany, że praca idzie w dobrym kierunku. Także czekamy na kolejne sukcesy, Panie Prezesie i Panie Trenerze. Ja bym chciał
chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jedną rzecz, która się chyba po raz pierwszy wyliczono i przedstawiono. To jest ten ekwiwalent, o którym tutaj Pan Prezes mówił, 30 milionów złotych, czyli taką kwotę, która musiała być przeznaczona, aby ją przekazać na to, żeby promować nasze miasto. Myślę, że ta cyfra na tyle działa na wyobraźnię, że skończą się w Pobrzegu dyskusje o konieczności funkcjonowania lub niefunkcjonowania naszego klubu. To ważna informacja, ona po raz pierwszy została publicznie nam przedstawiona. To cieszy i wydaje mi się, że w tym momencie te argumenty, które trafiają dotyczące, czy te środki są właściwie wydatkowane, czy też nie, umilkną, bo widać, że przy tej skali dofinansowania, która jest prowadzone, on oczywiście jest uwzględnieniem naszych możliwości tutaj samorządowych, bo to samorządy głównie ten ciężar na siebie wzięły. Są to środki bardzo dobrze wydatkowane, no wskaźniki, gdyby się policzyli, są doskonałe. Dlatego też, korzystając z okazji, dzisiaj już mogę publicznie zadeklarować, że zostanie przygotowany kolejny projekt uchwały intencyjnej dotyczący finansowania kotwicy w roku 2012-2013 w tym zakresie, jaki to funkcjonowało do tej pory. Kwota, którą samorząd powiatowy może przeznaczyć na tego typu działania, na tego typu promocje, na tego typu wspaniałe efekty, to jest kwota 300 tysięcy złotych i taki projekt uchwały dzisiaj już deklaruję Państwu publicznie, że zostanie przez samorząd powiatowy przygotowany i skierowany na jedną z najbliższych sesji. Dziękuję bardzo. A prosiłbym teraz Tomka o podsumowanie, bo nie było takiego podsumowania dowiadego sezonu, zamierzenia przyszłe. Jeszcze chciałem przedstawić jakby nową osobę, która przejmuje obowiązki drugiego trenera, więc asystenta bezpośredniego, to jest pan Paweł Bohudziewicz, nasz tutaj człowiek z Kołobrzegu. Myślę, że wielka przyszłość przed Pawłem trenerska. Przed Tomkiem też również. Tomek, zaczynaj. Dzień dobry Państwu, dziękuję za dobrą opinię i dobre słowa w stosunku do mnie jako trenera i drużyny i wyników, które osiągnęliśmy. No ja mogę podsumować to krótko. No, został pewnie niedosyt, natomiast myślę, że z tego niedosytu można wyciągnąć pozytywne jakieś aspekty i dodatkową motywację na to, żeby ta drużyna się pieła ku górze coraz sezon na sezon, coraz wyżej. Tego bym sobie życzył. Myślę, że sezon jako debiutancki w moim wykonaniu i tak jak pan poseł wcześniej określił, tutaj w bólach rodzących się na przygotowaniach i w ogóle wystartowaniu do tego sezonu, no można by określić jako sukces. Natomiast no, my już w tym momencie pracujemy nad tym, żeby troszkę wcześniej mamy takie możliwości, żeby już rozmawiać z zawodnikami, już ten skład budować, już przygotowywać plan przygotowań i do następnych rozgrywek i to właśnie czynimy. Praca w re, pomimo gdzieś przerwy w rozgrywkach, my no, codziennie jak gdyby pracujemy na tym, żeby jak najlepiej i jak najszybciej zbudować tą drużynę. To myślę, że tyle z mojej strony. Zapraszam do dyskusji w takim razie, mówię. Chyba, że jeszcze Paweł, jako ten taki najświeższy członek naszej tutaj społeczności koszykarskiej, tej takiej już ligowej, trochę bardziej przedstaw bliżej siebie. Jeżeli mam prawo się wypowiedzieć, w takim razie dziękuję bardzo panie prezesie i chciałem podziękować zarówno prezesowi, jak i Tomkowi za tą szansę, którą dostałem. Jestem Kołobrzeżaninem od urodzenia, w związku z tym to jest dla mnie zaszczyt być w sztabie trenerskim Kotwicy Kołobrzeg i mam nadzieję, że Kotwica z moim udziałem, przy moim współudziale będzie lepszą Kotwicą, będzie wynik sportowy. Będę miał wpływ na to, jak ten wynik sportowy będzie się układał. Bardzo zapraszam do dyskusji pytań pana prezesa, do panów tutaj siedzących za stołem prezydialnym. Sławomir Wiesicki, Gazeta Kołobrzeska. Panie prezesie, czy coś nowego w rozgrywkach na najbliższy sezon? Jakieś zmiany, jakieś wnioski po tym pierwszym, w tym trzyletnim cyklu ligi zamkniętej? Przede wszystkim bodajże 3-4 tygodnie temu, tuż przed Euro,
opublikowaliśmy uchwalony przez zarząd Polskiego Związku Koszykówki na wniosek zarządu PLK nowy regulamin, właściwie zmiany do tego regulaminu, który obowiązywał w ubiegłym sezonie. Jakie są zmiany najistotniejsze? Przede wszystkim mamy minimalny budżet klubu, to nie 2 miliony, tylko 2 miliony brutto. Jest to pewnego rodzaju reakcja na to, co dzieje się na rynku gospodarczym, na rynku finansowym w kraju. Wiemy, że jest ciężko i to jest pewnego rodzaju krok do pewnego rodzaju pomocy klubom w organizacji tego budżetu. Jednocześnie ustaliliśmy 800 tysięcy, kwotę minimalną na kontrakty zawodników i trenerów, jaką trzeba wydać. Jest to spowodowane tym, żeby w lidze nie było drużyn, które mimo przedstawienia budżetu 2 miliony złotych, potem w praktyce okazuje się, że sezon grają za 400, 350, pół miliona złotych, zaniżając tym samym poziom sportowy. I słyszymy potem pretensje od klubów tych mocnych, tych, które grały w finałach, tych, które grają w playoffie, w szóstce, że ciężko im jest motywować zawodników, ciężko im jest, że tak powiem, budować wizerunek klubu poprzez frekwencję na trybunach, kiedy przyjeżdża zespół, który z góry skazany jest na porażkę kilkunastoma punktami, czy kilkudziesięcioma punktami. Uważamy po podsumowaniu tych wszystkich danych, które mieliśmy z poprzedniego sezonu i z poprzednich sezonów, że po raz pierwszy w historii wprowadzamy tak zwane minimalne wypłaty, czyli te 800 tysięcy. To jest dość duże nowum w historii w ogóle sportu polskiego, bo żadna inna liga takiego obostrzenia czy takiego warunku nie ma. Z pewnością kolejnym krokiem, który wykonaliśmy pod wpływem wniosków z tego minionego sezonu, to fakt, że w tym nowym sezonie kluby występujące w Tauron Basket Lidze muszą być w formule prawnej jednosekcyjne spółki. Czyli jeżeli jest spółka akcyjna, może prowadzić tylko jedną sekcję koszykarską, a nie dwie czy trzy. Jest to spowodowane tym, iż w takich wielosekcyjnych nie mieliśmy instrumentów, aby skontrolować wydatki klubu na drużynę czy na wydatki związane z sekcją koszykarską stricte. Tym instrumentem dużo dyskutowaliśmy z prawnikami, czy jest to uzasadnione prawnie. Oczywiście jest to uzasadnione prawnie i jest to zgodne z prawem. Jako organizator rozgrywek mamy taką możliwość. To nie dotyczy oczywiście Kotwicy Kołobrze, która jest spółką jednosekcyjną, nie prowadzi żadnej innej działalności, nie wiem, żadnej innej aktywności sportowej. To takie główne zmiany, które chcemy wprowadzać. Poza tym mieliśmy w poprzednich okresach dwuetapowy system weryfikacji klubów. Trzeba było się najpierw zgłosić, rozliczyć, potem pokazać gwarancje finansowe. W tym roku jest to jeden etap. Do 15 lipca wszystkie kluby muszą złożyć rozliczenie sezonu poprzedniego, czyli z zawodnikami, z urzędem skarbowym, z ZUS-em, z trenerami, z właścicielem obiektu, zgłosić drużynę i pokazać gwarancje finansowe w minimalnej kwocie tych 2 milionów brutto. Potem w drugim etapie oczywiście jest weryfikacja kontraktów, czyli to 3 tygodnie chyba dojrze, 1 września kluby składają kopie kontraktów zawodniczych, wtedy to sumujemy i jeżeli będzie sytuacja, że dany klub nie spełnia wymogów w postaci minimum 800 tysięcy wydanych na drużynę, po prostu drużyna nie będzie dopuszczona do rozgrywek. Tak też było w tym sezonie, kiedy wiadomo, weryfikowaliśmy kontrakty zawodnicze i plus 600 tysięcy na organizację klubu, organizację życia sportowego klubu. Nie mogło to przekroczyć z kolei gwarancji budżetowych zadeklarowanych przez klub. Jeżeli to przekroczyło, wówczas wzywaliśmy do złożenia kolejnych gwarancji finansowych. I to w tym sezonie działało. W tym sezonie oprócz tych minimalnych 800 na drużynę, 2 miliony brutto, ale oczywiście też będziemy patrzyli, żeby suma zobowiązań nie przewyższyła gwarancji finansowych. Także, tak jak powiedziałem, to się w tym sezonie sprawdziło. Oczywiście są pewne zagrożenia wynikające z tego, że pogorszyła się sytuacja wielu firm na rynku. Słyszymy ostatnio komunikat o bankructwie jednej z firm, która związana jest z jednym z klubów, który występuje w naszej lidze. Ja bym się na dzień dzisiejszy jeszcze powstrzymał od wszelkich komentarzy, ponieważ traktuję to na zasadzie nieformalnej. 15 lipca jest proces weryfikacyjny. Wtedy kto się zgłosi,
i przejdzie ten proces, ten będzie grał w lidze. To jak gdyby ubiegając kolejne pytania o to, ile ewentualnie drużyn może wystąpić, jakie są zagrożenia. Poruszając również wątek, bo też takie plotki dochodzą na temat zespołów z Trójmiasta, ponieważ mamy tam zespół Startu Gdynia, który awansował, mamy Asseco Proco, mamy Trefla. Z informacji, jakie mam na chwilę obecną, wszystkie trzy drużyny niezależnie, każdy jako niezależny podmiot będzie startował w Tauron Basket Lidze. Z informacji również, jakie mam na temat występów polskich drużyn z Tauron Basket Ligi w Pucharach Europejskich, Asseco Proco ma kontrakt 3-letni, czyli to jest jeszcze jeden rok ważnego kontraktu 3-letniego. Wczoraj Trefl Sopot zgłosił aplikację gry w Eurocupie, wykorzystując jedno miejsce, które mamy. W systemie rozgrywek europejskich może dojść do reformy, ale nie sądzę, żeby to było miało miejsce jeszcze w tym roku, ze względu na zamieszanie związane z relacjami wewnątrz FIBA Europe, która to musi zatwierdzić taki system, zmiany systemu, bo projekt był taki, żeby powiększyć Eurocup, żeby Polska wówczas dostałaby dwa miejsca. Natomiast na dzisiejszy mamy jedno miejsce, w to miejsce wchodzi Tref Sopot. Wiem, że apetyty na występy w rozgrywkach europejskich ma również Zastal Zielona Góra, który bardzo dobrze w tym sezonie się zaprezentował. Dysponuje bardzo dobrym, nowoczesnym obiektem, jest tam entuzjazm, są pozytywne emocje wokół klubu, jest pełna hala kibiców. Jednocześnie chciałbym uciąć spekulacje, iż w pucharze, w rozgrywkach VTB, tej ligi, Zjednoczonej Ligi Rosyjskiej, czy państw, które tam wokół Rosji są skupione. Jeżeli będzie oferta dla drużyn polskich, nas na pewno nie będziemy nikogo zwalniać z rozgrywek krajowych. Drużyna będzie musiała normalnie rozegrać sezon od początku do końca. To zwolnienie, które miało miejsce w ostatnim sezonie dla Asseco Procomu, w pewien sposób przyniosło nam korzyści w postaci większej liczby meczów, które jeżeli Asseco występowałby i w VTB, i w Eurolidze, i w Polskiej Lidze, byłaby niemożliwe, musielibyśmy rozegrać normalny, regularny sezon bez szóstek, a tak było więcej tych meczów, co przekuło się na lepszy ekwiwalent reklamowy dla wszystkich sponsorów, a także dla sponsora strategicznego ligi. Asseco Procom nie odniósł wówczas na arenie międzynarodowej znaczących sukcesów, bo nie awansował w Lidze VTB, nie awansował w Eurolidze. Jednakże doświadczenia, jakie zebrali zawodnicy tego klubu na arenie międzynarodowej w konfrontacjach z zespołami CSKA Moskwa, Barcelona, Żalgiris, Kowno, Lietuwos i tak dalej, dała efekt tego na krajowych parkietach, kiedy wszyscy myśleli, że Asseco jest już drużyną przegraną. W pewnym momencie grali bardzo dobrze i niewiele brakowałoby się, ten finał skończył 4-1. Skończył się 4-3. Były to mecze na pewno bardzo emocjonujące, pełne hale kibiców, duże nowoczesne hale, co nas cieszy. I bardzo nas cieszy wizerunek ligi, jaki to te finały wygenerowały. Także tak jak mówiłem, na pewno nie dojdzie do zwolnienia żadnej z drużyn, tym bardziej, że w regulacjach Euroligi drużyna może występować tylko w jednych rozgrywkach europejskich. Natomiast w ostatnim czasie Liga VTB została jak gdyby częścią Euroligi. To zostanie oczywiście jeszcze, musi zostać zatwierdzone na zebraniu w lipcu, na początku lipca w Barcelonie, ale ja uważam, że ten fakt już jak praktycznie może nie został dokonany, ale uważają to wszyscy, że to już jest tylko formalność. Jak będzie, zobaczymy. Jednakże występowanie w Eurolidze i VTB jest po prostu i w Lidze Krajowej jest już niemożliwe ze względu na terminy meczów i zmianę systemu rozgrywek VTB, jaki został ostatnio dokonany na zebraniu w Moskwie. To tyle może w odpowiedzi na pytanie, troszeczkę rozbudowane odpowiedzi. Ale może zrozumiemy, że nie będzie tego, nie powtórzy się tak jak za poprzedni Asseco Proco. Nie powtórzy się. Będziemy go mieli od początku, tak? Tak, na pewno będzie grał od samego początku ten zespół, chyba że się nie zgłosi do rozgrywek. I Kotwica będzie miała szansę wygrać, bo gra z wszystkimi, a Asseco unikało tutaj, prawda, konfrontacji ligowej. Może tak od razu do pana prezesa Krajanowskiego. Padła suma 2 miliony brutto. No to proszę powiedzieć, jak na dzień dzisiejszy stan budowy tego budżetu na sezon. Więc mamy oczywiście tutaj, pan prezydent może potwierdzić, Rada Miejska i właściciel zagwarantował środki już w tamtym roku na przestrzeni 3 lat.
na sezon 2000, na rok 2013 jest zagwarantowana kwota 1 200 000. To już jest jedna część składowa, najważniejsza tego budżetu. Dzisiaj pan starosta mówił też o intencyjnej uchwale, tej, która w tym roku też funkcjonowała. Dostaliśmy też te 300 tysięcy złotych. To już jest 1,5 miliona złotych, które jakby mamy zagwarantowane. W skład budżetu wchodzą oczywiście bilety, wchodzą karnety, wchodzą też mniejsi sponsorzy, którym też tutaj serdecznie dziękuję, którzy kotyce wspomagają. Została pewna kwota jeszcze finansowa z tego roku. Myślę, że nie ma zagrożenia, żebyśmy tego budżetu nie mieli. Ja mam takie pytanie też o tą liczbę miejsc siedzących, tak? Bo część kibiców obawia się, że tego warunku możemy nie spełnić. Znaczy, no tutaj na pewno w tym roku jeszcze tego warunku nie ma. Jest w następnym roku warunek 2,5 tysiąca, tak jak dla Kołobrzegu. A myślę, że nasza hala przy pewnej modernizacji może oczywiście osiągnąć taką ilość miejsc. Mamy miejsca za koszami, mamy miejsca jeszcze z boku tej dużej trybuny od strony szpitala. Tam, gdy myślę, że będziemy rozmawiać, będziemy się przyglądać, jak możemy najtaniej zrobić trybuny, które będą rozsuwane i które będą mogły funkcjonować na hali. Mam nadzieję, że tutaj też dyrektor Mosiru, jak i władze miasta wspomogą nas w tym zakresie. Ja może w uzupełnieniu tutaj to do wypowiedzi prezesa Trojanowskiego powiem, że ten rozwój infrastrukturalny jest po prostu konieczny. Jest niezbędny, konieczny. Obserwując po frekwencji czy po możliwościach, jakie dają nowe hale, ta na granicy Gdańska i Sopotu, Ergo Arena, czy hala w Gdyni, hala w Zielonej Górze, widzimy, że zdecydowanie, jeżeli jest większa hala, po prostu więcej kibiców na te mecze przychodzi. Więcej kibiców to znaczy większe przychody z biletów, większe przychody z gastronomii. Proszę sobie wyobrazić, że na takim obiekcie, na tych finałach, gdzie na finał przychodziło po 9 tysięcy, czy w Gdyni 4,5 tysiąca, naprawdę to już zaczynają być kwoty, które nie mogą być obojętne dla każdego klubu. Do tego dochodzi jeszcze rozwój infrastrukturalny dla telewizji. Telewizja chce pokazywać obiekty duże, nowoczesne i pełne kibiców. Hala w Kołobrzegu, ile się nie mylę, 1400 osób, tak? 1600 osób. Jest to przyzwoita hala oczywiście, natomiast ona była budowana 10 lat temu. Natomiast musimy iść z postępem czasu. 3 lata temu ogłosiliśmy to, że w 2014, w sezonie 2013-2014 będą obowiązkowe hale 3000, dopuszczając jednocześnie możliwość hali na 2,5. No bo tutaj wiadomo, że się nie wybuduje nagle nowej hali, nie można też popadać w absurdy, ale ten postęp, jeżeli chodzi o ilość miejsc, jest niezbędny i konieczny. Ale pan wspomniał o średniej, na tej wyższej fazie rozgrywek, ale my widzieliśmy, że były hale niektóre puste. Widzimy to także, jak się dzieje w Kołobrzegu. Państwo jako liga niespecjalnie promujecie koszykówkę w Polsce, nie widać tego. Dopóki tego nie zrobicie, to mówiąc szczerze, bez sensu jest warunek, który państwo stawiacie. Tym bardziej, że stawiam talary przeciw orzechom, że na mecze Kotwicy, nawet jeżeli przyjdzie tutaj mistrz, pomijam nasze rozgrywki derbowe, to nie będą waliły tysiące. Tak? Zwłaszcza w takim układzie rozgrywek, jak państwo macie. To nie jest... Nie stać każdego kibica, że pójść tak i płacić nie wiadomo jakie pieniądze i przychodzić na mecze. To widać już po tym sezonie. Przepraszam, jaką redakcję pan reprezentuje? Miasto Kołobrzeg. W odpowiedzi na pana pytanie, czy liga nie promuje, powiem panu tak, w porównaniu z innymi dyscyplinami, z innymi ligami w tym roku, przede wszystkim tak, wydaliśmy środki na promocję medialną w transmisji telewizyjnej, to jest po pierwsze. Przeprowadziliśmy 2 kampanie billboardowe, może nie z takim rozmachem, bo one są bardzo kosztowne, promujące początek rozgrywek, a także fazę play-off. Dyskutujemy teraz żywo wewnątrz środowiska koszykarskiego ekstraklasy na temat, co zrobić, żeby poprawić frekwencję w dolnej szóstce. Co do zasady, system górna szóstka, dolna szóstka sportowo się sprawdził.
Natomiast dyskutujemy, co zrobić z frekwencją na dole, bo mamy świadomość, bo to, co pan powiedział, używając skrótu chyba myślowego, że hale nie były wszędzie pełne, na górnej szóstce wszędzie praktycznie hale były pełne, natomiast na dole nie wszędzie ta frekwencja była zadowalająca. Czasami była bardzo słaba na meczach drużyn, które grały praktycznie o nic. Myślimy o tym, aby w dolnej szóstce wprowadzić pre-playoff, czyli żeby nie było każdy z każdym, tylko żeby był mecze, każdy mecz o stawkę, bo ludzie przyjdą, kibice, na mecze, gdzie jest stawka, że zwycięzca coś zyskuje, a przegrany coś traci. To jest pierwsza rzecz. Stawiając taką tezę, że na dzień dzisiejszy, z badań to po prostu wynika, Instytutu Monitoringu Mediów, to liga ciągnie wizerunek dyscypliny przez cały rok. Jest to też wina w pewnym sensie systemu rozgrywek reprezentacji narodowych, jaki funkcjonuje w Europie. Mamy teraz sierpień i to jest sierpień 3 tygodnie meczów kadry, gdzie kadra w każdej dyscyplinie jest motorem napędowym popularności dyscypliny. A my ją mamy w okresie wakacyjnym, kiedy wszyscy, no może Kołobrzeg jest złym przykładem, bo tutaj wszyscy przyjeżdżają na odpoczynek, ale to jest okres wakacyjny. W okresie wakacyjnym wszyscy są myślami na plaży, w górach, na wycieczce i na wczasach, a nie przed telewizorem i oglądając zmagania reprezentacji. To jest szerszy problem dyscypliny jako koszykówka w Europie. W 2015, z tego co wiem, od tego roku mają pójść zmiany, gdzie będą okienka, tak jak było kiedyś, w czasie sezonu sportowego, na mecze reprezentacji. Popatrzmy na piłkę nożną. Mimo że nie było żadnych eliminacji, tak, a reprezentacja grała mecze sparingowe, w jaki sposób była nakręcana koniunktura, ile osób to oglądało? My tego nie mamy. Sama liga, jako męska liga, nie udźwignie popularności, znaczy w sensie ciężaru promocji dyscypliny w kraju. Nie udźwignie tego w żadnej dyscyplinie. O tym mówią. Mam dobry kontakt z przedstawicielami ACB w Hiszpanii. Oni mówią to samo. Im potrzebne są mecze reprezentacji. Sama liga ACB nie jest w stanie wpłynąć na koniunkturę i na popularność dyscypliny w Hiszpanii, mimo że mają drużynowego mistrza świata, tak, i mistrza Europy koszykarskiego. Drużyny stamtąd grają notorycznie w rozgrywkach pucharów europejskich, czego nie ma u nas. Grają notorycznie w rozgrywkach i dochodzą do szczebla finałowego. Barcelona, Real. My tego nie mamy. Uważam, że pierwszym krokiem to jest zachęcenie drużyn do tego, aby występowały na rynku międzynarodowym. Na dzień dzisiejszy mamy Asseco, mamy Turów, mamy Anvil, to są te drużyny, które grały w rozgrywkach europejskich. Dzisiaj mamy Trefla, Zastal bardzo chce grać w rozgrywkach europejskich. To jest też pewnego rodzaju to, co nakręca popularność dyscypliny. Sama liga musiałaby mieć naprawdę minimum trzykrotnie, nawet czterokrotnie większy budżet i wygenerować cały budżet, jaki w tej chwili mamy do dyspozycji, cały taki budżet przeznaczyć na promocję, żeby można powiedzieć, że liga jest zauważalna. I tak poziom świadomości co do Tauron Basket Ligi wśród respondentów, tak, niekoniecznie kibiców koszykówki, jest dużo wyższy niż w latach poprzednich. Krok po kroku idziemy do przodu. Ale oczywiście nie da się bez użycia dużych pieniędzy wyzwolić, że tak powiem, dużej świadomości społecznej istnienia takich rozgrywek i takiej dyscypliny. Z badań, które mam, koszykówka jest na 4. miejscu. Po piłce nożnej, pływaniu, nomen omen, siatkówce, koszykówka jest na 4. miejscu. Przed żużlem, przed piłką ręczną, gdzie reprezentacja piłkarzy ręczni grają w czasie sezonu. Mecze międzynarodowe. My, panie prezesie, nie wątpimy w to, że wizerunek koszykówki można czarować, o czym świadczy to, co w ciągu roku zrobił prezes Trojanowski w Kołobrzegu. Ja tylko chciałem uzyskać odpowiedź w stosunku tego, co pan powiedział, jak to koreluje z tymi wielkimi halami. Czy jest faktycznie sens narzucania klubom takiego obowiązku? Ten przepis, o którym pan... Tak, zdecydowanie uważam, że tak. Przykładem jest Zielona Góra, gdzie jest hala 5000, średnia widzów to jest powyżej 4000. Przykładem jest Asseco, gdzie średnia widzów jest 3000. Przykładem jest Tref, gdzie średnia widzów jest powyżej 4000, a grając na starej hali na pojemności 2000 było tam 1400 widzów, a w tej chwili, mając taki obiekt, mają średnią powyżej 4000 widzów. To świadczy o tym, że warto. Turów Zgorzelec, miasto Zgorzelec, uporczywie od roku stara się budować nową halę, bo widzi potencjał, że dziś dysponując obiektem na 1250 czy 1300 widzów, wie, że jeżeli będzie większa hala, będzie ona na pewno, kibiców przyjdzie dwa razy więcej.
Macie Państwo tutaj blisko przykład Koszalina. Powstała nowa hala. Zobaczycie Państwo, jak to się przełoży na średnią widzów w czasie sezonu. Średnia widzów w Koszalinie, ile mnie pamięć nie mieli, to jest 1700 osób na każdym meczu. Zobaczymy po sezonie, bo to są najlepsze weryfikacje, czy to wzrosło, czy też nie. Oczywiście ma to również związek z poziomem sportowym, że drużyna będzie przynajmniej grała tak jak w tym sezonie. Jestem święcie przekonany, że będzie większa frekwencja. Po prostu ludzie chcą przyjść do nowych obiektów i oglądać imprezy sportowe w nowoczesnych obiektach.